Uczymy się czytać, bo nie jesteśmy debilami. Dzisiaj wam powiem znowu o amerykańskim autorze David Mark Weber. Pisarz fantastyki naukowej, fantasy, urodził się 24 października 1952 roku w Cleveland, Ohio. Wiecie, Ohio, tam miejsca, gdzie tam są kowboje, różne cuda na kiju, ogólnie wiocha. W każdym razie, na pewno go znacie z serii Honor of Harrington i na pewno Bogowie Wojny. Tak, bo to jest najbardziej znane i to jest na... Podejrzewam, że no przynajmniej jeden tom czy jedno opowiadanie z tej serii przeczytaliście. Bo to do samej serii Honor of Harrington jest poświęcone, już mówię dokładnie, 14 powieści i 5 antologii. 14 powieści normalnych i antologia, czyli zbiór. 5 antologii. Tego jest od groma. Ale nie będę wam o tym mówił, bo za długo by mi to wyszło i naprawdę musiałbym w cholerę na to poświęcić, a nie chce mi się. Ktoś będzie chciał, przeczyta. Ja wam chcę powiedzieć o jego jednej z najmniej znanych książek. Bolo. Właśnie nie wiadomo, z czym to się je, prawda? Książka została wydana w 2009 lub 2010 roku, nie wiem dokładnie. Co do wydawnictwa, jeszcze dopiero później dopiszę w komentarzu, bo w momencie, kiedy to nagrywam, naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam przy sobie tej książki, zostawiłem ją w pracy teraz. W każdym razie, bohaterem książki, w sumie książeczki, ona nie jest duża, tu mamy dosłownie małego formatu, ale nie w przenośni. Książka opowiada o czołgach. Po prostu o czołgach! Wyobraźcie sobie, stwórzcie w książkę, w której będzie około 4 głównych wątków i kilkanaście pobocznych, które ładnie są ze sobą spójne i są ustawione chronologiczne. Cała książka jest na przestrzeni około 1000–1500 lat, więc to jest naprawdę duży obszar. I stwórzcie taką książkę, która będzie dodatkowo w miarę krótka, o czołgu. Od kilkuset do kilkanaście tysięcy ton waży czołg. Stwórzcie o tym opowieść. Zaczyna się zabawnie, ale tutaj zaczyna się myk. Wiadomo, rzecz dzieje się w przyszłości. No to trudno tego nie zauważyć. Mówimy nie o czołgu taki jak znamy dzisiaj z dwoma gąsienicami i lufą. Mówimy tutaj o potężnej fortecy bojowej, która jest uzbrojona. Ale tutaj nie chodzi o działa, lasery, dziwki i kokę. Nie. Wiadomo, jest potężną fortecą zdolną rozpieprzyć pół kontynentu, ale nie o to tutaj chodzi. Największą bronią tych czołgów jest SI, sztuczna inteligencja. Bowiem czołgi z tej serii, czołgi z serii Mark, które jeżeli będziecie chcieli dokładniej poszukać, okaże się, że seria Mark istnieje naprawdę. Doszła do pewnego numeru i dalej sobie one dochodzą. Teraz jest Mark 40? Podejrzewam, że teraz pierdolę od rzeczy, ale jest Mark któryś, a Weber już przedstawił Mark 200, 300 i tak dalej, więc to jest po prostu rozwinięcie czołgów, które dzisiaj znamy. Czołg, który posiada inteligencję. Prawdziwą inteligencję równą ludzkiej lub nawet większą. Jest pokazana ludzkość w okresie największych wojen, w okresie upadku i później ludzkość w okresie po upadku, gdzie ludzkość, jak to powiedział Albert Einstein, cytując go, nie wiem na czym będzie polegała trzecia wojna światowa, ale wiem, że czwarta będzie na kamienie. Właśnie w tym miejscu pojawia się Bolo, w którym ludzkość już upadła i ludzie, prości ludzie, którzy zapomnieli o całej technologii, o wszystkim, co stworzyła ludzka rasa, nagle odnajdują czołg. Wielką, potężną fortecę bojową, która posiada wiedzę o całej ludzkości. Dodatkowo są czołgi komunikują się ze sobą. To nie są, wiecie, komunikaty typu ja jestem tutaj, odezwij się i tak dalej, tylko prowadzą rozmowy. Z drugiej strony te rozmowy są pokazane tak bardziej w naturalny dla nich sposób. Z jednej strony mamy normalną rozmowę, a z drugiej strony cały czas przewijające się motywy techniczne, które idealnie pasują. Nie można powiedzieć, że to jest nowy Lem albo nowy Zail, bo to będzie za bardzo wywyższanie Webera, bo ale trzeba przyznać, że wniósł naprawdę dużo świeżości do fantastyki. Bo naprawdę, pokażcie mi kogoś, kto stworzy naprawdę interesującą książkę, która nie będzie Bóg wie jak długa, nie będzie cholerną antologią, książkę, która będzie o czołgach. I będzie tak wciągająca, że nagle zobaczycie, że książka się skończyła. I myślicie, do kurwy nędzy, Weber, dlaczego nie zrobiłeś dalszej części? Ja tak do teraz myślę. Polecam wam tą książkę. Ona nie wpisuje się w główny nurt fantastyki i science fiction w książkach, ale naprawdę
jakby to ująć, wyobraźmy sobie, że główny nurt fantastyki i science fiction to jest taka jebutna rzeka. Rzeka jest kolorowa, tęczowa, różne rzeczy się w niej pojawiają, a 2 kilometry dalej płynie sobie strumyczek. I tym strumyczkiem jest właśnie książka Webera. Wiecie, coś co pasuje, jednocześnie da fuck? O czołgach! Nie chcę wam za dużo mówić, ja powiedziałem wam mniej więcej o co chodzi. Typu, że książka rozwija się przez tysiąclecie albo i nawet więcej, mówi o czołgach i tak dalej. Może to nie wydawać się zachęcające, ale pomyślcie sobie, stworzyć naprawdę dobrą, w moim mniemaniu, książkę, która jest o czołgach i którą się czyta naprawdę przyjemnie. Podejrzewam, że sporo z was jest, ma też pierdolca na punkcie militariów i tak dalej, więc to może być dla was interesujące, bo książka ma oparcie w faktach i nie są, wiecie, wymyślone z dupy rzeczy. Niestety muszę już kończyć, widzę, że dzisiaj się bardzo rozgadałem, dochodzę do 6 minuty. Polecam wam książkę David Weber, Bolo i tyle. See ya.